Można? Dzień dobry Państwu. Mam dla nas, dla Państwa bardzo nietypową wiadomość. Pewnie już się domyślacie, jaka ona będzie. Chciałabym poinformować, że za chwilę posłanki Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet wraz z aktywistkami zatańczą przeciwko przemocy. Bo proszę Państwa, dzisiaj są walentynki. A walentynki to jest taki dzień, kiedy kobiety na całym świecie tańczą przeciwko przemocy. Pamiętajmy, że 1 na 5 kobiet jest ofiarą przemocy, a 95% ofiar przemocy to są kobiety i dzieci. Problem jest ogromny. Bardzo za to się cieszę, że po raz pierwszy w polskim Sejmie jest możliwe, żeby można było zatańczyć przeciw przemocy, ponieważ ten taniec tańczą kobiety w różnych instytucjach. W poprzedniej kadencji Sejmu nie można było zatańczyć w polskim Sejmie, natomiast teraz jest to możliwe, bowiem koalicja 15 października stworzyła przestrzeń na inicjatywy prokobiece, właśnie takie również przeciwko przemocy. Także proszę Państwa, za chwilę Państwo będziecie świadkami tego symbolicznego wydarzenia, że kobiety tańczą przeciw przemocy, posłanki, ale również ten nasz taniec prowadzi do ważnych inicjatyw ustawodawczych, a zatem przekazuję głos posłance Kucharskiej Dziedzic, która właśnie inicjatywę legislacyjną w tej sprawie podejmuje, ale przedtem chciałam podziękować wszystkim organizacjom i działaczkom kobiecym za to, że pomogły nam w zorganizowaniu tego dzisiejszego wydarzenia w Sejmie. 4 lata temu w Senacie kobiety z antyprzemocowej sieci kobiet razem z należącymi do tej antyprzemocowej sieci kobiet posłankami, senatorkami zatańczyły w intencji tego, żeby wreszcie powstała ustawa, która w pełni będzie implementować konwencję stambulską do polskiego prawodawstwa. Ustawa, która zmieni definicję zgwałcenia i oprze definicję zgwałcenia na braku świadomej i dobrowolnej zgody. 3 lata temu złożyłyśmy taką ustawę i ta ustawa przeleżała w zamrażarce sejmowej u pani marszałkini Witek. Dzisiaj wyciągamy tę ustawę symbolicznie z zamrażarki i dzisiaj składamy od nowa ustawę zmieniającą definicję zgwałcenia i wprowadzającą w pełni autonomię seksualną wszystkich kobiet i mężczyzn do polskiego prawa. Liczymy na to, że ta ustawa zostanie szybko przyjęta, będzie procedowana. To jest nasza ustawa, tych wszystkich kobiet, które tu dzisiaj z całej Polski przyjechały razem ze swoimi parlamentarzystkami. To jest nasza ustawa, to jest poselska ustawa, to jest ustawa ponad podziałami składana i liczymy na to, że kobiety będą bezpieczne, a Polska jako już 16 kraj Unii Europejskiej przyjmie te zapisy. Dziś składamy ustawę o zmianie definicji zgwałcenia. Współautorka ustawy pani mecenas Wawrowska. Szanowni Państwo, Polki chcą być bezpieczne. Polki chcą być wolne od przemocy, w tym przemocy seksualnej. Potwierdzają to wszystkie badania, że jest to priorytet. Badania wykonane przed wyborami do parlamentu, jak również i teraz. Przez wszystkie pracownie badań opinii publicznej, jak również przez organizacje pozarządowe. Proponowany projekt zmiany definicji zgwałcenia zapewnia wszystkim bezpieczeństwo w sferze seksualnej. Proponowany projekt definicji zgwałcenia powoduje, że kobiety nie będą musiały udowadniać, że się broniły, tylko ciężar odpowiedzialności zostanie przeniesiony na organy ścigania, które będą musiały, i wymiar sprawiedliwości, które będą musiały udowodnić sprawcy, że nie miał zgody. Poza tym, to jest ogromnie ważne również, przestępstwo zgwałcenia, gwałt nie jest występkiem, gwałt jest zbrodnią i czas najwyższy, żeby to znalazło odzwierciedlenie w przepisach kodeksu karnego. Jasno.
Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka. Od 2013 roku prowadzimy akcję, nazywam się Miliard One Billion Rising. Jest to globalna akcja, w której na całym świecie biorą udział miliony kobiet, mężczyzn, dzieci. Także w Polsce od 2013 roku kilkaset miejscowości tańczy i domaga się, żeby państwo lepiej chroniło osoby, które doświadczyły przemocy. Lepiej chroniło kobiety, które doświadczyły przemocy. Od 6 lat tańczymy pod hasłem "Tylko tak oznacza zgodę". Seks bez zgody to gwałt i domagałyśmy się zmiany definicji gwałtu. Dzięki temu, że w parlamencie mamy posłanki, które też biorą udział w tej akcji, udało się stworzyć ustawę zmieniającą definicję gwałtu. Mamy nadzieję, że dzisiejszy taniec, też z hasłem "Tylko tak oznacza zgodę, seks bez zgody to gwałt", będzie ostatnim już tańcem i ustawa zostanie wprowadzona i definicja zgwałcenia zostanie zmieniona. Ale warto pamiętać o tym, że to kobiety w całej Polsce zaangażowane w działania i w akcje "Nazywam się Miliard" edukowały przez te kilkanaście lat swoje lokalne społeczności, żeby wiedziały, że seks bez zgody to gwałt i żeby nie bały się domagać tego, żeby prawo zostało zmienione. Dziękuję bardzo. Marto. Przepraszam. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet. Projekt Dany Wawrowskiej, przepraszam, i Anity Kucharskiej-Dziedzic zawsze będzie ich projektem. Natomiast to powinien być projekt wspólny. To powinien być projekt nie tylko Lewicy, to powinien być projekt wszystkich ugrupowań demokratycznych. Złożyłyśmy pismo, petycję do szefów klubów Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polski 2050 o to, żeby posłanki i posłowie tych ugrupowań były zachęcane do podpisywania się pod tym projektem, o poparcie tego projektu przez te kluby. I mamy nadzieję, że to się wydarzy. Mamy nadzieję, też liczymy bardzo na odpowiedź. I tak jak powiedziałam, złożyłyśmy to do szefów klubów, bo szefami klubów parlamentarnych są mężczyźni. I do nich się teraz zwrócę w imieniu tych wszystkich organizacji. To jest kilkadziesiąt organizacji, które się podpisały i to jest kilka tysięcy ludzi, bo ta petycja cały czas jest i cały czas osoby się podpisują. Ja wiem, panowie, że wy nie wiecie, jak to jest. Ja wiem, panowie, że to nie do was dzwonimy, bo my dzwonimy do siebie nawzajem. To my załatwiamy recepty, my wiemy, gdzie się robi testy na HIV, my wiemy, co powiedzieć, my wiemy, do kogo skierować. Nie dzwonimy do was, dzwonimy do siebie. A powinno być tak, że możemy zadzwonić do was. I ja dzisiaj dzwonię do was. I ja dzisiaj mówię do was. Bo już najwyższy czas. Bardzo prosimy, żeby projekt Dany Wawrowskiej, Anity Kucharskiej-Dziedzic był projektem wspólnym koalicji 15 października, żeby był popierany publicznie, jawnie od zaraz i żeby był uchwalony natychmiast. Bardzo dziękuję. A teraz, proszę państwa, wszystkie kamery na kobiety, które przyjechały zatańczyć w tańcu, w którym każdy gest jest symboliczny i ma swoją wymowę. Zapraszamy. Dziękujemy.